Przez cały dzień dzisiaj czytam różnego rodzaju komentarze w internecie odnośnie wydarzeń na Ukrainie i widzę, jak moi rodacy biorą udział w dyskusjach, w których przekrzykują się, że Ukraińców trzeba wspierać albo wręcz odwrotnie, potępiać. I nagle trafiają komentarze takie do mnie, że po co wypominać historię, po co się na tym skupiać, to było dawno, po co to wywlekać. Więc powiem wam, ja jeździłem na Ukrainę i to, co wy mówicie, to jest dokładnie narracja Ukraińców. Oni właśnie tak łagodzą te wydarzenia z II wojny światowej, że to była wojna właśnie, jakaś wojna domowa, my was, wy nas, to takie normalne było, bo takie były czasy. Nie, proszę państwa, nie, moi drodzy, nie były takie czasy i nie było to normalne. To był nóż w plecy ukraiński wsadzony Polakom podczas niemieckiej okupacji, kiedy mordowali nas na setki różnych sposobów, a do dziś żyją jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń. Jestem dziennikarzem i miałem okazję robić wywiady z ludźmi, którzy pamiętają, jak ich właśnie rodzice, ich trzymając w rękach, płakali i mówili, że zaraz Ukraińcy przyjdą i będą z nich skórę zrywać, a potem solić, a może będą ich ciąć na kawałki. Do dziś ci ludzie jeszcze żyją. A wy mówicie, po co to wywlekać? Po co jakąś tam historię przeciągać? To było dawno? Może dla waszych krótkich, gówniarskich żyć to było dawno? Ale to nie było wcale tak dawno. A skoro to było dawno i po co to wywlekać, to zgodzę się pod warunkiem tylko, że wy, ci sami, którzy piszecie takie brednie, powiecie, faktycznie, to było dawno. Tak samo jak Holokaust. Ot, zginęło kilku Żydów. Po co co roku o tym przypominać? Po co co roku o tym mówić? No zginęli jacyś Żydzi, nic nienormalnego w historii świata, bez przerwy się kogoś mordowało. Ale o Żydach nie macie jaj, żeby tak powiedzieć. Dlatego, że zgodnie z talmudyczną zasadą, śmierć Żyda to jest tragedia, to jest spotkanie ze Stwórcą, to jest doświadczenie metafizyczne. Ja cytuję jedną z Żydów, taką Barbarę Engel King, bardzo znaną w Polsce swego czasu, ona to powiedziała, a śmierć goja? To jest zwykła rzecz, naturalna, kwestia biologiczna. My goje jesteśmy od zdychania, my sobie umieramy. Dlatego nikt nie chce się upominać o ofiary na Wołyniu, dlatego Ukraińcy mogli nas rzezać, a my nie możemy nic na ten temat powiedzieć, bo to była tylko śmierć gojów, nic nadzwyczajnego. A śmierć Żyda, tutaj to jest naprawdę coś. Więc, na drugi raz, jak zaczniecie pieprzyć te podobne bzdury, że to było dawno, to zapytajcie najpierw swoich braci Ukraińców, czy pozwolili chociaż ekshumować te ciała pomordowanych Polaków. Bo ja wiem, że nie. I to do dziś. I to jest aktualna historia. I dziś stawia się na Ukrainie pomniki banderowców, bandytów, którzy mordowali Polaków. Także, jeśli to jest wasza forma solidarności z oprawcami, to polecam kontakt z psychologiem, bo to jest ostry, gruby syndrom sztokholmski.